Tak, słucham. No dzień dobry, pani Kasiu. Tak, tak, za chwilę będę. Zaraz będę w firmie. Do zobaczenia. Darek? Kopela, co tam u ciebie? No cześć. No od kilku lat prowadzę swoją firmę i powiem ci, nie narzekam, no. A co u ciebie? Miesiąc temu skończyłem studia, teraz szukam pracy. No, zostałem kilka CV no i zobaczymy. Słuchaj, to świetnie się składa, bo szukam wspólnika. Wiesz, firma się rozrasta, co ty na to? No wiesz, własna firma, własne pieniądze, niezależność, kariera. To brzmi dobrze, więc zastanów się nad tym. Dzięki, Darek. Ale zanim stanę na swoim, chciałbym spróbować sił na etacie. Wiesz, da mi to trochę poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. O, właśnie dostałem SMS-a o trzeciej rozmowie rekrutacyjnej. No to trzymam kciuki, nie? Jakby co, to masz do mnie numer. Na razie, trzymaj się. Cześć, mam na imię Agnieszka. Niektórzy z was pewnie mnie pamiętają, ponieważ wraz z Marzenką i Adamem mieliśmy przyjemność prowadzić dla was wykład z ostatniej już części naszej wspólnej przygody z ekonomią na bank. Za nami jest już 6 miesięcy wspólnej edukacji, podczas której chcieliśmy przybliżyć wam istotne elementy świata ekonomii. Naszym celem było przekazanie wam pigułki wiedzy, którą warto w przyszłości poszerzyć, a bez której nie jesteśmy w stanie funkcjonować. W dzisiejszym świecie rachunki, karty, kredyty to elementy dnia codziennego, o których warto wiedzieć i na które zwracać uwagę. W dzisiejszej części zadamy sobie pytanie, które już niedługo zada sobie pewnie każdy z was. Praca na etacie, czy może własna firma? Którą drogę wybrać? Jedno jest pewne, każda praca ma wyzwania, ale kto z nas ich nie lubi? Pomocą w odnalezieniu odpowiedzi jest przygotowany przez nas artykuł oraz ciekawy film. Zapraszam was serdecznie również do rozwiązania quizu, w którym będziecie mogli sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę. Podsumowując, PKO Bank Polski z wielkim zaangażowaniem wspiera każdą z omawianych przez nas kwestii. Po pierwsze, proponując miejsca pracy, po drugie zaś, współpracując z klientami prowadzącymi działalność gospodarczą. Pamiętajcie proszę o tym podczas podejmowania decyzji o swojej karierze zawodowej. W każdym momencie służymy wam swoją pomocą i trzymamy mocno za was kciuki.